teraz arytas jest kartofelki młode z koperkiem i siadłem mleko swojskie, nie? Bo tak jak rozmawiamy, to nawet jak przyjeżdżają, bo to do nas różne ludzie przyjeżdżają. Także to jest arytas. Kiedyś to dla ludzi to był jakiś tam, nie wiem, jakieś takie, że to oni tak bardzo skromnie i biednie żyli. Urodziłam się w Kłodzie Dużej w 1956 roku. Szkołę podstawową to tam na miejscu w Kotłowie ukończyłam. Później uczęszczałam do Technikum Hodowlano-Rybiarskiego w Piasecznie. To była jedna szkoła w ogóle w całej Polsce. I tam w tym Piasecznie, no chyba tak trochę tego bakcyla połknęła kucharskiego, bo to nie była szkoła związana z kucharstwem, tylko rolnicza, ale tam raz w tygodniu, bo to wszystkie prawie osoby mieszkały w internacie, mieliśmy takie zajęcie gastronomiczne. Więc to była częściowo też taka nam rozrywka, no ale to były ciekawe rzeczy tam. Zaczęła mnie interesować kuchnia tradycyjna, regionalna, taka sama sobie. Ja po prostu czytałam bardzo dużo książek. Co zainteresowało, to ja musiałam to sprawdzić. I po prostu te przepisy przerabiałam sama. W domu rodzinnym to takiej tradycji wielkiej nie było. No to oczywiście tam Wigilia, Wielkanoc czy coś, no to tradycyjnie. Moja babcia trochę w dworze gotowała. Te właśnie kulebiaki, co my mamy, czy korowaje, czy inne rzeczy, tam w tym dworze to było robione, bo w zasadzie te potrawy to były w kuchni szlacheckiej, w kuchni dworskiej. Robiliśmy spotkania z osobami tu z Perkowic starszymi, takim powyżej 70 lat. Po prostu zapraszaliśmy te osoby i rozmawialiśmy z nimi, ale żeby z nimi rozmawiać i żeby coś tam dopytywać, wyciągnąć z takich starszych osób, bo to wie pani, ze wsi kobiety, to one się wstydziły mówić, że tam jadły ziemniaki czy jeszcze coś. Więc z nich trzeba było wyciągnąć, więc robiliśmy tutaj, zawsze coś tam przygotowywaliśmy, żeby posiedzieć, tak na luzie porozmawiać z nimi. I też bardzo dużo rzeczy i od nich się dowiedziałam. Chętnie to bardzo się nie dzielili, jeśli chodzi o te takie jedzenie biedne. Na przykład teraz arytas jest kartofelki młode z koperkiem i siadłem mleko swojskie. Kiedyś to dla ludzi, że to oni tak bardzo skromnie i biednie żyli. Jak rzeczywiście te kartofle jedli z tym mlekiem siadłem. Także ludzie nie bardzo chcieli powracać do takich rzeczy. Na przykład my mamy zarejestrowane na listę tą ministerialną wpisanych 6 produktów. Pierogi perkowickie. I też szukaliśmy, no jakie to pierogi takie, żebyśmy się czymś wyróżnili. Więc ja później z różnych takich źródeł, po prostu jeszcze posprawdzałam. I rzeczywiście były na tym terenie pierogi, kapusta słodka, taka duszona czy obgotowana. I pokrojone w kosteczkę, do tego ser żółty, no boczek to tam mało gdzie dodawali, ale my to już tak, no w tej chwili to robimy tak trochę na bogato, z cebolą i z gotowanymi jajkami ten farsz był. Więc no takie połączenie dziwne, nie? No bo i kapusta i tu ser, ale w smaku. Coraz więcej mamy w tej chwili osób, które chcą te pierogi. Na przykład kasza gryczana. Taka mi pani mówiła, że oni tą kaszę gryczaną to jedli tak normalnie, bez niczego. Tylko gdzieś tam jakaś skwareczka i popijali mlekiem. Też taka zupa z dyni, rozdrobniona na drobne i do tego mleko wlewało się i zacierka. Zacierki bardzo dużo używali kiedyś, bo jakoś to po prostu smak ta zacierka dawała. A zupy były to nie tak jak teraz, na pół z mięsem. Tylko były zupy takie bardziej postne. Bardzo ludzie skromnie żyli. Ta kuchnia tutaj u nas wzdłuż Bugu, to jest podobna, bardzo podobna. Ukraina, Litwa, Białoruś, to my mamy prawie te same potrawy. Pierogi, pierwsza sprawa.
Teraz to różnie nazywają. Tutaj u nas hałtuny nazywają. To takie duże kluski, startych ziemniaków, trochę gotowanych się dodawało, z farszem to różnym, z saczywicą najczęściej się robiło tutaj. Kartacze, to wszystko wzdłuż tu naszej granicy było, tam lubelskie troszkę chyba nie, tam kasze bardziej. Kiedyś to nie dodawali nawet tam jajek. Ziemniaki może były inne, może bardziej kleiste były. Różnego rodzaju placki. Tarte, no to wszędzie tam w domach. Teraz takie placki, co my w tej chwili robimy, w środku z mięsem mielonym. Tradycje to były w zależności od tego, w jakim okresie to było. Bo na przykład na Wielkanoc robiło się inne potrawy. I tutaj naszą taką tradycyjną potrawą, gdzie w całej Polsce nie ma, to była paska z sera białego, podobne do sernika na zimno. Z dużą ilością bakalii, to była taka potrawa tutaj nasza, typowa na Podlasiu. Przyszła z Zabługa do nas. Babki robimy zaparzane. Zaparza się część mąki mlekiem gotującym i później dodaje te pozostałe składniki na drożdżach babki. Coś jeszcze do wielkanocnych. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. To było wielkie święto. Najwięcej to było mięsa wędzonego, pieczonego. Kiełbasa, tam wszystkie te były przetwory robione, bo jak się zabiło świnie, to trzeba było przerobić. Część mięsa zostawało. I jeszcze w dawniejszych czasach nie było lodówek, nie było zamrażarek, więc to mięso solone było w bodniach. Beczka drewniana i z przykrywką i tam solono, tak dobrze solono. Kapustę kiszono to duże ilości w beczkach. Były zresztą duże komórki. I w tych komórkach to się tam robiło przetwory na cały rok. Ogórki kiszone, kapusta kiszona, buraki, wszystkie warzywa. Duże ogrody były. Fasola, groch, to było wszystko swoje. Był taki zwyczaj pieczenia bocianych łap. To piekło się na zwiastowanie 25 marca i to było ciasto też drożdżowe i je się takie wykrajowało, tak jakby byłaby bociania łapa. Taki był przesąd, że jak bocian w gospodarstwie gdzieś tam zrobi gniazdo, to że będzie szczęście. Może o jeszcze, szczodraki. Ich piekło się od Wigilii do Trzech Króli. Bo w tym okresie od Wigilii do Trzech Króli to w zasadzie nie chodzili, tam nikt nie odwiedzał nikogo, dopiero później w karnawale. A w tym okresie to tak się nazywały szczodre wieczory. Tam gdzieś w rodzina się spotykała, ale to było takie w zasadzie w zasięgu rodziny. I pieczono takie bułeczki. Te bułeczki były różne kształty miały. Jak był bardzo urodzajny rok, to były z najlepszej mąki, z pszennej. I były one duże, pieczone, dużo było farszu, było, a farsz to był słodki, tak jak czy tam dżem, marmolada, bo kiedyś wszystko swoje się robiło. Ser był przecież, z takich produktów, mak. I to były nadziewane, tylko że one mogły być w różnych kształtach. Ale mówię, to było w zależności od tego, jaki był rok, to były albo większe, albo mniejsze, z lepszej mąki, z gorszej mąki. I tymi, tak jak na Wielkanoc, może jeszcze do tej pory gdzieś tam, ale chyba już nie, jajkami obdarowują chrześcijaków, tak samo i tymi bułeczkami obdarowywali. Później pączki na zapusty, na Wigilię robimy kutię. Zresztą był taki przesąd, że tą kutię jedli na Wigilię, to czy, kto tam wierzył w te różne przesądy, to o sufit. Teraz jakby tego sufit rzucił łyżko tą kutię, to by z domu poszedł. Nie, ale przedtem, jak się gdzieś tam jakiś tam mak czy coś do sufitu przyczepiło, no to się szybko za mąż idzie. Ja jeszcze pamiętam korowa. To było ciasto pieczone w stylu dzisiejszego torta. Drożdżowe, okrągłe, na łopacie jeszcze przed tym, jak w piecach chlebowych były pieczone, ale to było takie ciasto no, związane z tradycją ślubną. Tam głównie chodziło o te ozdóbki, które tam były robione. Ptaszki, to zwiastowało potomstwo, jajka na tym. Też musiał być kłos zrobiony, żeby dobrze w gospodarstwie się działo, żeby były dobre dochody. I słoneczko jakie, żeby było słoneczne życie, czy jeszcze cukierki, to słodkie życie, takie landrynki kiedyś były, te landrynki tam nakładali. Jeszcze ciekawa taka rzecz, że jak dajmy na to wdowiec się żenił, to już korowaj nie mógł sobie robić. Jak drugi raz się żenił, czy wdowa, czy wdowiec. Tylko jeden raz korowaj można było piec. Ten korowaj to był zawsze pieczony w przeddzień wesela, bo kiedyś wesele były w niedzielę.
to zawsze w soboty przychodziły takie najbardziej wyróżnione i z chrzestą na czele panie, które brały tam najlepszą mąkę. Nawet same przenosiły, tam się zbierały, układały sobie. I wtedy już w takim pomieszczeniu nie mógł być mężczyzna. Tam przeszkadzał. Nie można mężczyzna, ale to w ogóle odbywało się, że tam i śpiewy były różne, tam chodzili wkoło tego korowaja, żeby to dobrze rosło, że tam było ciepło. Takie nawet pogłoski były, że przede wszystko na tych łopatach, w piecach piekli chlebowych. Więc jak on za duży urósł, jego nie można było wyjąć, to już myślę, że to jest to taka już anegdota, że go nie można było wyjąć z tego pieca, bo by się połamał czy coś, no to rozbierali piec. Aż nawet do tego stopnia tak było. Potem starszy drużban stuka w futryny u drzwi. Wywoływali po kolei wszystkich, tam zaczynając od najbliższej rodziny i częstowali po kawałku tego korowaja dawali, a za to wtedy dawały się prezenty. No mówię, to było przed tortem naszym, bo teraz to zastąpił tort. Jak to kiedyś było wesele? Z potrawami. W zasadzie chleb to musiał być biały na weselu, musiał być, no jak to, ale powinien być biały na weselu, bo przedtem na wsiach to pieczono razowe, to takie z najgorszej mąki. Gospodarze nie powinni w zasadzie podawać zupy i ziemniaków kiedyś, bo taka zupa tam byle jaka i ziemniaki to była potrawa codzienna. Obraziliby gości, bo podają potrawy takie tradycyjne. A pierwsze jako takie danie gorące to był podawany rosół, ale rosół to nie był, później to już tam na tych kurach, bo każdy miał na wsi. Ale pierwsze zmianki były, że był podawany rosół z normalnie kości tych wieprzowych, te resztki takie, co zostawały wszystkie, tylko że te kości trochę tam miały mieć mięsa i wtedy i podawano, to było takie gorące. Później to już tam zaczęli wprowadzać bigos, to kiełbasy na gorąco, już były rarytasy na weselach. My robimy takie proste rzeczy i nam się wydaje, no co za coś nam dziękuję. No my robimy tak normalnie, jak się robiło w domu, jak się robi w domu, ale ludziom to bardzo smakuje. I tak sobie myślę nieraz, a co w tych restauracjach dają do jedzenia? Bo mówią, że tam słabe jedzenie. No nie wiem, no mi się wydawało zawsze, że restauracja, nie, czy jakieś tam te domy weselne, nie domy weselne, czasami na tych weselach jest, że tam to już rarytasy takie, a my to tutaj przeszliśmy na taką kuchnię, że nasza ta kuchnia to jest taka biedna, taka no do niczego. A jednak okazuje się, że po prostu chcą ludzie to jeść.